Ważny jest zrównoważony rozwój gospodarczy i ekologiczny Wrocławia. Takie priorytety wyznaczają sobie niektórzy kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Miejskiej Wrocławia. W czwartek Michał Syska, kandydat SLD do Rady Miejskiej Wrocławia, przedstawił swoją wizję rozwoju transportu w mieście. Podkreślał, że w inwestycjach drogowych powinno kłaść się nacisk na aspekty ekologiczne. Planowana jest budowa śródmiejskiej trasy południowej, czyli tak naprawdę budowa autostrady przez centrum miasta. Coś, co w tej chwili w Europie Zachodniej nie jest praktykowane, wręcz odwrotnie, rezygnuje się z tego typu inwestycji. Zdaniem Michała Syski inwestycje związane z polityką rowerową w mieście idą aktualnie w dobrym kierunku. Zaznaczył jednak, że w budżecie nie ma pieniędzy na ich realizację. Wydaje się, że aby Wrocław był faktycznie europejskim miastem, potrzebujemy dobrej komunikacji zbiorowej i dobrej infrastruktury rowerowej. Michał Syska podkreślił, że jest jedynym kandydatem do Rady Miejskiej Wrocławia popieranym przez organizację ekologiczną Zieloni 2004.